Byłem ostatnio w Tatrach, i jednego dnia schodziłem już ze szczytu, i po całodziennej wędrówce na ostatnim etapie drogi, zastał mnie wieczór, i było już ciemno, zupełnie ciemno, bo szedłem przez las, a nie wziąłem ze sobą latarki, więc szedłem w zupełnej ciemności. I na szczęście przede mną, kilkanaście metrów przede mną, szła para, która miała ze sobą latarkę i w końcu się zrównaliśmy i mogliśmy już iść dalej i ja mogłem korzystać z tego światła, które oni mieli. Bez tego światła szedłbym bardzo długo i byłoby mi bardzo ciężko wrócić, a to światło sprawiło, że mogłem bezpiecznie, szybko dotrzeć do, do celu mojej podróży, wrócić z tej wyprawy. Dzisiaj Słowo Boże mówi nam, że nad mieszkańcami kraju mroku zabłysło światło, że przychodzi światło, które rozświetla mroki. Jest noc. Wokół jest ciemność, ale przychodzi ten, który jest światłem, ten, który rozprasza wszelkie mroki. Więc nawet jeżeli w Twoim życiu panuje noc, nawet jeżeli czujesz, że w Twoim życiu aktualnie jest ciemność, nawet jeśli otacza Cię mrok różnych trudnych spraw i doświadczeń, to spróbuj dzisiaj zobaczyć rodzące się światło to spróbuj zobaczyć chociażby ten punkcik ten jeden mały punkcik rodzącego się światła który może oświetlić twoje życie który bezpiecznie cię poprowadzi i chwyć się go bo nawet jeżeli w twoim życiu panuje mrok i ciemność to jeśli pójdziesz za tym światłem to dojdziesz do celu to bezpiecznie doprowadzi cię do twojego domu więc chwyć dzisiaj się tego Światła, wpatruj się w to światło, nie wpatruj się w ciemności, ale wpatruj się w Jezusa, który oświeca mroki Twojego życia.